No już premiera się odbywa, proszę Państwa. Dzisiaj też wystawa poświęcona współczesnej ilustracji. Na Lubelskiej, proszę Państwa, król cyganów powiedział, że fajran, fajran. I tak rozkłada ręce, taki zadowolony, że już fajran. I że te wszystkie cygany już się rozlecą. Nerwowe jak kury, bo tutaj nawet w autobusie 123 taka staruszka jechała, że nawet nie mogłam się przyjrzeć, jaką ma twarz, bo tak, się rozgląda, nerwowo. O Jezu, o jak te ręce i chodzą, tak, ale nie widać, kto to jest. Także wiecie Państwo, przewrażliwieni, jak w kulniku, nerwowi, proszę Państwa. Ja mówię, że każdy cygan swojego podwórka pilnuje strasznie, nie popuści. Powiedział, usram się, a nie dam się. Także król cyganów już dzisiaj na Lubelskiej 32 pracę zakończył. A my zobaczmy, co tu dalej się dzieje. W audycji Kultura Osobista. W najbliższy weekend w Łodzi startuje 27. edycja Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier. O szczegółach Katarzyna Giedroyć. Festiwal będzie się odbywał w łódzkiej Atlas Arenie. Gośćmi tegorocznej edycji będą m.in. Milo Manara, Joel Cornell i Mariano. Nie zabraknie też plejady polskich twórców. W programie są warsztaty i przeglądy portfolio. Będzie też strefa Star Wars. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier istnieje od 1991 roku i jest największą tego typu imprezą w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. To przede wszystkim miejsce spotkań twórców i miłośników sekwencyjnych historii obrazkowych oraz elektronicznych mediów interaktywnych. Z Łodzi Katarzyna Giedroyć, TOK FM. A kolejne informacje w radiu TOK FM o 14.40. Pogoda. Dziś niemal w całej Polsce słonecznie i sucho, nieco więcej chmur we wschodniej części kraju. Na termometrach zobaczymy od 14 stopni w Zakopanem przez 16 w Warszawie, 20 we Wrocławiu do 21 w Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Przemysław Iwańczyk, dochodzi 14.25, to ostatnia odsłona naszego popołudniowego programu. Kolejnym moim gościem jest dr Krzysztof Lidel, dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem, Kolegium Civitas. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Mówić będziemy o tym, co wydarzyło się w poniedziałek w okolicach kancelarii premiera. Został zatrzymany obywatel Rosji, operator drona, który fruwał nad budynkami kancelarii. Właśnie, po pierwsze, jak to możliwe, że ktokolwiek dopuścił do sytuacji, w której taki dron nad tak strategicznymi miejscami sobie bez żadnej kontroli lata? Czy no, ja myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że nie dopuścił. To znaczy udało się przede wszystkim zauważyć, że taka sytuacja ma miejsce. Nie, przepraszam, dron wzbił się w powietrze i on latał. Tak, to rzeczywiście i tutaj warto jest zaznaczyć, że te strefy nad tymi budynkami, o których rozmawiamy, takich jak KPRM, Belweder czy Ministerstwo Obrony Narodowej, to nie są strefy wyłączone z ruchu. I nie są obostrzone jakimiś specjalnymi przepisami, z wyjątkiem prawa lotniczego zresztą. Które też dość restrykcyjnie reguluje to. Dokładnie, dość restrykcyjnie reguluje. Natomiast tutaj rzeczywiście była dobra reakcja ze strony Biura Ochrony Rządu. W momencie, kiedy ujawniono ten statek powietrzny, podjęto określone działania, patrol zatrzymuje osobę, która steruje tym dronem, więc ta reakcja była właściwa. Natomiast być może jest to taki case, który powinien służyć zastanowieniu się nad tym, jak tą strefę zabezpieczyć lepiej, żeby rzeczywiście do takiej sytuacji nie dochodziło, no bo możemy sobie wyobrazić wiele scenariuszy z tego, co widzieliśmy. No tak, nasze uwrażliwienie sięga teraz zenitu w związku z nie dość jasną sytuacją na wschodzie Europy i pewnie gdyby to był polski obywatel, to uznalibyśmy, że albo szaleniec, który chciał się trochę zabawić, albo zagrać służbom na nosie, no ale jeśli mamy do czynienia z obywatelem Rosji, bez żadnych uprzedzeń, odrzucając je w kąt zupełnie, no to już ta podejrzliwość, nie podejrzenia, a podejrzliwość w nas się wzmaga i to dość solidnie. No przede wszystkim dzisiaj trzeba sobie jasno zdać sprawę z tego, że jesteśmy pod pewnym ostrzałem ze strony działania służb obcych państw, w tym między innymi i przede wszystkim służb rosyjskich. To wynika nie tylko z tego, że Rosjanie specjalnie interesują się Polską, ale trzeba pamiętać, że jesteśmy członkiem NATO, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, czyli na pozycji tej politycznej, militarnej rywalizujemy z Rosją, czy powiedzmy tej gospodarczej, jeżeli chodzi o Unię Europejską i
tego typu działania oczywiście są przez Rosjan prowadzone. Natomiast biorąc pod uwagę całą tą sytuację, wydaje mi się, że raczej powinniśmy brać tu pod uwagę takie elementy, które są bardziej związane z jakąś dezinformacją, jakąś... A nie prowokacją? Być może wręcz prowokacją. Sprawdzenie, jak szybko zadziałają służby i w jaki sposób one się z tym rozprawią. No, przypomnijmy, że prokuratura okręgowa przekazała ABW dochodzenie w tej sprawie. Myślę, że ABW przede wszystkim ze względu na to, że mamy do czynienia z obcokrajowcem, tym obywatelem Rosji, dlatego ABW tutaj zaczęło prowadzić tą sprawę. Natomiast myślę, że jeszcze musimy poczekać na wyniki tych czynności wstępnych, ponieważ tak naprawdę no dzisiaj niespecjalnie wiele możemy zarzucić tej osobie, ponieważ on narusza na pewno przepisy prawa lotniczego, natomiast udowodnienie, że była to działalność na rzecz obcego wywiadu, czy wprost działalność szpiegowska, nie jest takie łatwe. Jeszcze do tego na pewno bardzo, bardzo daleko. Natomiast rzeczywiście myślę, że kwestia prowokacji, jakiejś dezinformacji, to są takie elementy, które należy brać pod uwagę. Tym bardziej, że cała ta sytuacja z punktu widzenia działania służb specjalnych, służb wywiadowczych, no była dość prymitywna. Czyli gdzieś zaparkowany samochód, operator drona, dron latający na określonej niskiej wysokości, gdzieś ktoś może to zauważyć, więc niespecjalnie to kojarzyłbym z działaniem takim profesjonalnych służb. Czyli zmierza pan ku temu, że to było tak słabo przeprowadzone, że aż nieprawdopodobne, by dopatrywać się tam jakiegoś drugiego dna. Tak, ale głównie w kontekście działań wywiadowczych. Rosyjskie służby są jednymi z najlepszych na świecie i na pewno w taki sposób nie zdobywają informacji. Natomiast jeżeli byśmy się zastanawiali nad tą prowokacją, nad dezinformacją jakoś, to oczywiście są to elementy, które muszą być brane pod uwagę, a one bardzo często też są w repertuarze działania służb. No dobrze, co można zbadać za pomocą takiego drona? Jakie informacje można pozyskać, wysyłając go w powietrze? Bo teraz jestem na stronie Maps Google i właściwie widzę wiele, może nie tak wyraźnie, jak zobaczyłbym, gdybym drona wypuścił w powietrze z jakimś dobrej jakości aparatem fotograficznym, bądź też kamerą, ale można w ogóle uzyskać jakieś informacje wrażliwe? No, przede wszystkim dużo zależy od tego, jaki osprzęt byłby na takim obiekcie. To załóżmy, że najwyższej klasy. Na pewno zdjęcia fotograficzne, na pewno podsłuchiwanie rozmów, na pewno wreszcie... Przepraszam, da się z takiego drona, który jest zawieszony kilka metrów nad ziemią, wyłuskać fragmenty rozmów, które przeprowadza, nie wiem, ktoś w pokoju? Da się, jeżeli są tam odpowiednie urządzenia zamontowane na tym dronie, to oczywiście da się, no z wyjątkiem tych, które są prowadzone zgodnie z zasadami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych, a więc w specjalnych pomieszczeniach, czy ze specjalnymi zagłuszarkami. Natomiast te takie mikrofony zdalne, które ściągają tego typu dźwięk, to nie jest specjalny problem dzisiaj, ale wreszcie to może być ten element i ten wariant, o którym rozmawialiśmy, a więc taki test dla systemu bezpieczeństwa nad tymi obiektami, czy nad tymi miejscami, bo taki dron tak naprawdę właśnie testuje nie tylko tego człowieka, który zauważy lub nie zauważy, ale między innymi to, w jaki sposób są zabezpieczone pewne elementy. No, możemy brać pod uwagę również scenariusz związany z tym, że ten dron z kolei miał zagłuszać coś, co działo się nieopodal. Tak jak mówię, bardzo wiele zależy od tego, co w tym dronie zostało zamontowane, czy na tym dronie zostało zamontowane. Dobrze, z jednej strony pan mnie uspokoił, ale z drugiej strony wyobrażam sobie też taki scenariusz. Już niezależnie od tego, kto jest operatorem tego drona, czy obywatel rosyjski, czy innego kraju, czy Polak, że ten dron ma jakieś niebezpieczne ładunki w sobie, bądź też no, coś, co wywołałoby olbrzymie niebezpieczeństwo nad albo w samej kancelarii prezesa Rady Ministrów. No i to jest to, wydaje mi się, dużo poważniejsza kwestia. Ale skoro udało się z aparatem, czy też z kamerą, to pewnie nic nie stałoby tutaj na przeszkodzie, analizując sytuację z poniedziałku, by właśnie nie widzicie państwo, coś niebezpiecznego tam przemycić. Bezwzględnie, to jest to dużo poważniejszy scenariusz. Dzisiaj o moście poniatowskim, dzisiaj o Wiśle, Warszawa, Praga, Praga Południe, tutaj Lubelska 32, no i król cyganów, który powiedział fajrant na dzisiaj, no i te cygany się potem wszystkie rozeszły, a nerwowe to, a zagląda, a tu, mówicie państwo, uszczypliwe te cygany, a kąśliwe, a nie lubią siebie, a dlaczego? Dlatego, że nie są w domu, u nich z tym domem to jest krucho, oni najlepiej to gdzieś tak w takich tych drewnianych chlewkach się czują, a tak tutaj w tym murowanym z tektury właściwie to jest
Lubelska, Lubelska 32, z których Dziechanka Gronkiewicz-Walc, Mazowszanka, w jaki sposób mieszała w garnku. No to wiecie państwo. Na miejsce patrol, operator, no to oni się dziwnie czują, tak się oglądają po sobie, z taką nieufnością. Wiecie państwo, żeby cygan cygana nie okradł, żeby państwo też, żeby złodziej złodzieja nie okradł, żeby... No trzeba uważać. Nawet w tym autobusie, tak jak mówię, raz jeszcze... 123 jechałam od tego teatru powszechnego, który był wybudowany przez Anglo-Amerykę Białystok, to znaczy odbudowany był przez Anglo-Amerykę Białystok. Zależy od tego, jak wyglądała ta sytuacja. Taka babka, staruszka siła, bo ona wydała mi się podobna do takiej, która na Starówce i po Warszawie chodziła na wernisażach. Bywała, ale chyba tamta umarła. Patrzę, czy to nie jest ta. Ale ta się tak oglądała nerwowo, a to że nawet nie mogłam zobaczyć, jak ona wygląda. Takie są warszawianki. Natomiast dzikie mi się, że na Warszawa, jest konieczność prowadzenia takich rozwiązań, które wyeliminują możliwość...